Witam Was na kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj w holu lumpeksowym. Także zapraszam na nowe perełki, na perełki z ulicy Długiej w Krakowie, z sieci Ciuchy, z jesiennej dostawy. Kto widział relacje, filmik relacje vloga stamtąd, to będzie miał kontynuację i stylówki, a kto nie widział, to zobaczy te rzeczy po raz pierwszy. Dwie spośród tych rzeczy już poszły do nowych właścicieli, więc ich już tu nie zobaczycie. Ale resztę zobaczycie i zapraszam Was na ciąg dalszy i mam nadzieję, że się Wam spodoba filmik. W takim przypadku koniecznie polubcie, bo naprawdę jest to bardzo ważne dla mnie i zresztą dla każdego youtubera. I zasubskrybujcie kanał. Myślę, że będzie się opłacało, że będą fajne treści, że Was zainteresują, także lecimy. No i kochani, zacznę od stylówki, tym razem, którą mam na sobie. Jest to jedna z trzech sukienek, które kupiłam. Mianowicie jest to sukienka z bawełny Noisy May, bardzo fajnej marki. I wiecie co, tą sukienkę sobie raczej zostawiam. Bardzo lubię takie sukienki, w takim stylu trochę hipisowskim lekko, w takim stylu boho. Jest taka dosyć gruba, więc będzie fajna na zimę, na przykład do jakiegoś żakietu, do marynarki, do kardigana, do nawet ramoneski jako takiego swetra użytej. No i właśnie nadaje się fajnie do takich stylówek nowoczesnych. Myślę, że właściwie do wszystkiego pasuje tak naprawdę. Zobaczycie ją, później Wam pokażę z jedną ekstra taką odjechaną, fajną rzeczą, która jest też w holu właśnie, a której nie widzieliście w filmiku. Także naprawdę jestem bardzo zadowolona z tej sukienki. Zobaczcie, jak w niej wyglądam, jak się tak przechadza. I od razu pokażę Wam jeszcze torebkę, która będzie w tej stylówce, którą też właśnie tam kupiłam i była w relacji. Bardzo, bardzo ładna torebka, zobaczcie. Naprawdę jest prześliczna, jest ze skóry takiej miękkiej. Wygląda jak skóra wielbłądzia, tak szczerze. Bardzo ma ładną też podszewkę. Mimo, że ta podszewka to nie jest jakaś jakościowa tkanina bardzo, ale jest ta torebka właściwie nowa, zobaczcie. Fajnie wygląda ta podszewka, tak trochę vintage. Możliwe, że to jest właśnie torebka vintage. Ma też bardzo ładną tutaj taką zapinaną kieszonkę, ma zameczki. Tutaj ma zameczek konkretnie. Zapinana jest na taką złotą sprzączkę tutaj. Fajna, fajna torebeczka. Ona ma tak, słuchajcie, mniej więcej 18 na 18, 20, może nawet 20 na 20 cm, może 20 nie mieć, ale myślę, że 18 spokojnie. Także super wielkość jak na torebkę taką właśnie mniejszą. No i to są dwie z tych rzeczy, które zobaczycie w stylówie, a jeszcze dodatkowo pokażę Wam trzecią rzecz, która nie była w relacji. To jest rzecz, którą jakiś czas temu już kupiłam, ale Wam dzisiaj ją pokazuję w tej stylówce, bo przy okazji też Wam pokażę ją jako haul, bo była zbyt ciepła w pewnym momencie, jak ją kupiłam, żeby ją pokazywać. Nie było sensu pokazywać, w sumie nie dało się nawet jej zmierzyć za bardzo w gorące dni. Jest to taka z szetlandzkiej wełny, takiej czesanej, chyba to jest też z moherem, na pewno jest to naturalne, taka pelerynka. Jest to takie coś, co teraz jest bardzo modne, czyli właśnie taka narzutka, szalo-narzutka. O, teraz takie wielkie szale, chusty, narzutki są super, super na topie. Nie wiem, czy wiecie, ale jest taki trend właśnie z tymi wielkimi szalami i takimi zapatulaniem się różnymi takimi właśnie zwłaszcza kratowanymi rzeczami. No i to jest przepiękne. Szkocka krata, myślę, że to jest jakiś wyrób właśnie szkocki. W takim stylu bardzo vintage, ma fajne guziki, zobaczcie. Ma kaptur, więc odpinany, więc w ogóle można sobie to odpiąć, jak ktoś nie lubi kapturów. I ma fajne frędzle, nawiasem mówiąc, frędzle też są bardzo modne teraz, więc jest to w ogóle taka rzecz nie dość, że ciekawa, inna, w super kolorystyce, szczególnie takiej dla osoby o ciepłym typie urody, bo ten czerwony jest taki bardziej ciepły i zielony też tutaj. Wszystkie właściwie te barwy tutaj są raczej ciepłe. No i ale wiecie, no nie są to moje kolory, ale wygląda to i tak fajnie do tej sukienki z kolorem khaki, tutaj zielony nawiązuje. Są to takie wzory, które do siebie moim zdaniem pasują i mnie się osobiście bardzo podoba ta stylówka i w ogóle ta pelerynka też może pasować do wielu innych rzeczy, prawda? Do jeansów, nawet jakichś czarnych, do spodni, do jakiejś sukienki w szkocką kratę. Może być super fajnym ożywieniem. Pokażę Wam takie właśnie śmieszne ubrania, pelerynki, ciekawe dodatki w filmiku ze stylizacjami jesiennymi, bo już niedługo będzie ten filmik.
Mam naprawdę takie, myślę, ciekawe pomysły na to, więc czekajcie na to, bo będzie dużo takich bardzo barwnych, bardzo wzorkowych i super klimatycznych stylizacji na jesień. Zapraszam. Tak, to są trzy rzeczy takie, które kupiłam. Następnie pokażę Wam kolejną jakby pelerynkę. To jest już bardziej kurtka pelerynka od John Rocka. Elka, słuchajcie. I zobaczcie, to jest super, super fajna rzecz. I ma bardzo dobry skład, co Wam zaraz udowodnię, jak znajdę metkę. Jest. I ma zapasowy guzik, więc naprawdę jest w idealnym stanie. Jest to 67% wełny, 14% moheru, czyli już mamy powyżej 80% skład, tutaj naturalny, tak? I tam jest poliamid dodatkowo w składzie. Przepiękny kolor, pokazywałam w przymierzalni, ale tak przelotnie. Zobaczcie, jak śliczny wzór tej... No i ten materiał, znowu taki właśnie taki moher wełna, taki kocowy trochę, bardzo ciepły. Ma piękną kolorystykę, jest w idealnym stanie, naprawdę. Tutaj nie ma kaptura, ale za to właśnie ma to formę takiego płaszczyka z takim rękawem 3/4 szerokim. Bardzo ciekawa, bardzo ładna rzecz. No i żeby to Wam udowodnić, to włożę to znowuż do mojej takiej sukienki. Też zobaczycie to w stylówkach jesiennych, w super zestawieniach. Do moherowego szala w kolorystyce włożyłam takie mocno czerwono-winne stopy specjalnie w takiej kolorystyce, która będzie odzwierciedlać i szal, i sukienkę częściowo, i też paski na tym płaszczu. I bardzo lubię tego typu stylu, bo to jest mega w moim stylu. Takie, może nie jakieś przesadnie różne kolory, ale stonowane, jednak takie dość żywe barwy. Zestawione ze sobą wzory kratkowe. Myślę, że jest to naprawdę fajne, na pewno bardzo trendy rzecz. Tutaj włożyłam sobie takie butki, które mi tutaj po prostu spasowały do stylówy, ale mogą być ciężkie trapery do tego, mogą być te teraz modne mokasyny, takie grube, z grubymi podeszwami. Każda taka rzecz będzie naprawdę mega super wyglądać do tego stylu i do takich rzeczy. No, także super składy udało mi się znaleźć, mam nadzieję, że się Wam to podoba. A, jeszcze miałam torebkę dywanową, która jest po prostu boska. Już miałam ileś pytań o tą torebkę, ale nie sprzedaję jej. To jest moja ukochana torebka, jest jedyna taka z bardzo fajnej marki. I po prostu ona zostaje ze mną po ever and ever, po wsze czasy. Dobra, lecimy dalej. Teraz pokażę wam jeansy. Jeansy kupiłam w zasadzie tak na końcu, już nie widzieliście ich, bo dopiero przy samej kasie się zorientowałam, że są fajne jeansy, ktoś je odłożył. Nie mają guzika, ale guzik sobie przyszyję. Takie mam jeansy od marki Grant, spoko, fajna marka. Takie właśnie chciałam, bardzo codziennie jeansy, trochę podobne do tych Levisów, na które kiedyś polowałam i był o nich filmik, jak szukam jeansów idealnych. Są dość podobne, chociaż tamte Levisy są minimalnie wygodniejsze. Natomiast to jest taki styl jeansów, który ja lubię, takie lekko sprane, troszeczkę baggy, a jednak tutaj u góry dopasowane. No i te jeansy zobaczycie do takiego sweterka, bardzo słodkiego zresztą, do mokasynów chyba, tak, do mokasynów. Kupiłam sweter 100% kaszmir, też jest nowy. Jest tutaj dwa takie są miejsca, gdzie maciupeńka dziurka została zacerowana, ale w zasadzie, jak widzieliście w stylówce, tego praktycznie nie widać. Tutaj może taka kropeczka będzie widoczna, dlatego ten sweterek jest na mnie za duży niestety, szczególnie w dekolcie, więc ten sweterek będę odsprzedawać niedrogo jakoś, w miarę jak na kaszmir oczywiście, bo właśnie tak jak mówię, no niestety jest tam mikro zacerowanie, wiecie, kaszmir jest bardzo delikatny, więc nie trudno o jakieś mikrowady takie, że coś gdzieś tam jakaś nitka puści. No ale jak się to ładnie zrobi, to tego nie widać, a kaszmir to jest jednak kaszmir. Cieniutki, ciepły, miły, przyjemny, no i luksusowy, więc nie ma co. No i tak sobie to wymyślałam do tych jeansów właśnie i do tych, taki zestaw z różowym. Ja lubię ostatnio takie zestawienia jeansów, takich jaśniejszych jeansów do różu, więc lniany żakiel, właśnie te mokasyny, no jestem taka pastelowa, ale mnie się to podoba. Piszcie, co wy sądzicie, czy lubicie taki styl. Ja nawet w zimie tak lubię nosić, mam takie właśnie pastelowe szale ciepłe, mam tą kurtę taką wielką jeansową z futrem, zresztą teraz bardzo modne te rzeczy z takim wystającym futrem tutaj na kołnierzach. Także będzie to, myślę, fajny nabytek. No a dalszy ciąg, teraz Wam pokażę do tego
do tego sweterka właśnie kaszmirowego, też za duże spodnie. Kupiłam spodnie, które też były tam w przymierzalni. Niestety one są w rozmiarze 16. Myślę, że to jest 40, nawet może 42 być to. Taka L-ka. Ja musiałam sobie je mocno ściągnąć paskiem, ale to jest wełna, słuchajcie. Naprawdę piękna jakościowo. Marks & Spencer. Tu jest napisane, że medium. No medium, no znaczy taki większy medium. Bardziej L-ka moim zdaniem. I tu jest 72% wełny w tych spodniach. Mają podszewkę oczywiście. Taką mniej więcej do poziomu uda jest podszewka, więc spoko. Piękny kolor beżu, klasyczny krój, takie szersze nogawki. To nie są rozszerzane dołem spodnie, tylko bardzo klasyczne, lekko szersze. No w każdym razie zobaczcie, są nowe, naprawdę są nowe. No i wiecie, no, na mnie to nie będzie w żaden sposób wyglądać tak, jak to ma wyglądać, bo ja mam je mocno ściągnięte, więc one mi tu odstają. Zarówno w biodrach, jak i w pasie, ale przynajmniej zobaczycie stylówę, bo właśnie zrobiłam do nich tą stylówę ze sweterkiem i z tym sudem, które jest kolejną rzeczą. Teraz zobaczycie już właściwą stylówkę, tą właściwie, o którą mi chodziło. I to jest to cudo marki Ariton. Właściwie to cudo już jest sprzedane po tamtym filmiku, ale pokazuję Wam, bo naprawdę tak piękne rzeczy warto pokazać zawsze i z jakiejś stylówce. Patrycja Ariton. Widzicie? Czyli bardzo droga marka, naprawdę. No i zobaczcie, w jakim stanie jest ta narzutka. To jest taki żakiet bez zapięcia. Przepiękny, z takimi lamówkami tutaj. No jest naprawdę boski, boski. Kto nie wie, co to jest za firma, to niech sobie wejdzie na stronę, napiszę Wam tam na ekranie, co to jest za marka. I możecie sobie zobaczyć, jakie są ceny żakietów, płaszczy tej marki Ariton. I to jest naprawdę cudowny skład. Możecie w międzyczasie zobaczyć sobie stylówkę właśnie z tym. Słuchajcie, 77% wełna dziewicza, 15% angora, wełna z angory oraz 8% kaszmir. No, sam skład naturalny. Tu nie ma nic sztucznego. W dodatku są samej najwyższej jakości włókna, więc naprawdę to jest... To jest przepiękna rzecz, to jest rzecz cudowna po prostu. Wiecie co, ona jest dla mnie minimalnie jednak za duża. Żałuję, bo jakby to było takie tutaj w ramionach na mnie dopasowane i tak dalej, to tamten dół spoko. Natomiast jest to generalnie trochę na mnie za duże, więc myślę, że lepsze właśnie to będzie dla kogoś o rozmiarze M, kto, czy L na przykład, kto będzie mógł to w pełni wykorzystać, w pełni docenić na przykład do takich spodni. Bo uważam, że ta styluwa właśnie spodnie, wełniane takiej wysokiej jakości, do tego taki żakiet albo jakaś piękna ołówkowa spódnica, to będzie taka mega luks stylowa po prostu. A pokażę Wam teraz jeszcze buty, które się zdecydowałam odsprzedać, bo mam za dużo tego typu butów. Bardzo fajne i pasowałyby też do tej stylówy alternatywnie, zamiast tych, co ja miałam na sobie. I to nie są jakieś nie wiadomo jakie buty, ale mają całkiem fajny styl, właśnie taki do beżu super, na takiej jakby słoninie, lekko sportowe. I to są Vices z ekologicznej skóry, ale zobaczcie, praktycznie nie noszone. Ja je dwa razy może miałam na sobie. Bardzo fajne sznurówki mają takie trochę, o, także naprawdę będę je niedrogo odsprzedawać. Jeśli nie macie butków jesiennych w rozmiarze 37, chcielibyście, a te naprawdę spełniają swoją funkcję, są wygodne, są bardzo stylowe i właśnie do takich jasnych stylizacji będą fajnie się sprawdzały. Także butki wędrują jakby co do sklepu i chciałam Wam pokazać alternatywę do tamtych po prostu, jakby ktoś szukał akurat czegoś takiego. No i tak, moi drodzy, kolejna rzecz to przepiękny żakiet, który też pokazywałam Wam w przymierzalni i jest naprawdę super. Zobaczcie, to jest żakiet w rozmiarze też bardziej L, 14. Pięknie uszyty, z jedwabiu i wiskozy marki Next, patrzcie. Naprawdę jest nowy, no autentycznie
to jest w takim idealnym stanie. Zobaczcie, jakie ma guziki w ogóle. Takie z brylancikami, z takimi jetami brylantowymi. I te guziczki ma i na rękawach, i właśnie z przodu. No i no nie, naprawdę to jest przepiękne. Zobaczcie na ten kolor. Po prostu kolor po prostu powala. Jest to tak piękny odcień błękitu, że nie wiem. No oczywiście to jest rzecz taka bardziej wieczorowa, popołudniowa, koktajlowa, jak to nazwiecie. Bardzo wygodne to jest. Wiecie co, takie rzeczy się nosi jak sweter. To nie jest sztywne jak żakiet, tylko to jest takie lejące, to jest takie luksusowe, przyjemne, niesamowicie. Ja Wam tutaj pokażę po prostu to do spódniczki, którą też postanowiłam odsprzedać. Jest taka troszkę słabo wyprasowana, ale pokażę Wam. To jest 100% wełna z podszewką. Taka troszeczkę za duża na mnie właśnie spódnica. Myślałam, że może ją będę nosić, ale jednak jest za duża. 100% wełna, taki właśnie szaro-granatowy, bardzo ładny odcień. I tutaj jest jakby te fliski są połączone, więc ona się nie będzie rozłazić u góry. Bardzo ładnie leży, jest na mnie trochę za duża, bo ona ma około 70 z hakiem w pasie. No tutaj pisze rozmiar 14 w ogóle, no ale nie, to absolutnie nie jest rozmiar 14. To jest myślę M-ka taka zdecydowanie. Edinburgh, czyli to jest szkocka oryginalna z wełny, takiej delikatnej, niegryzącej. Bardzo fajna spódniczka midi, zobaczcie jak fajnie wygląda właśnie do golfa i do, przepraszam, do sweterka i do żakietu. No ten żakiet nie jest w tym samym... tej samej kategorii co spódnica, ale przynajmniej kolorystycznie pasuje, bo ja nie bardzo mam co do tego żakietu włożyć. No i też nie będę kombinować, bo żakiet jest dużo za duży na mnie i w życiu nie pasuje na moją figurę. Ale możecie zobaczyć poglądowo, jak wyglądają obie te rzeczy. Bardzo ładna spódniczka i żakiecik. Także taki dzisiaj połączony haul. Trochę tutaj dwie rzeczy były ode mnie z wcześniej, dwie. I reszta zakupów właśnie na długiej. Zapraszam Was do tego sklepu, bo naprawdę tam się bardzo fajnie robi zakupy. Jest spory, ale nie jest już taki przytłaczający. I także naprawdę atmosfera jest miła, można zrobić fajne zakupy, można sobie coś pogrzebać, powybierać, jest też część na wagę. Akurat tam nic nie kupiłam tym razem, ale też mi się zdarzało fajne rzeczy trafić i bardzo tanie. Także piszcie koniecznie, co się Wam najbardziej podobało. No i oczywiście możecie, tam będą podane i w opisie, i w komentarzach wszystkie linki, wszystkie kontakty, jeżeli chcecie coś napisać do mnie. Kochani, pozdrawiam Was teraz bardzo serdecznie, a na następny filmik zapraszam Was na zabieram Was do Lumpeksu, do kolejnego sklepu sieci Ciuchy i ten filmik będzie już połączony razem z haulem, czyli będzie haul i vlog, całość razem. Jest troszkę krótszy niż ten materiał, który tutaj nagrałam, więc udało mi się to zrobić za jednym razem i będziecie to widzieć w niedzielę. Zapraszam serdecznie i pozdrawiam Was. Cześć!